Kiedy ujrzałem go po raz pierwszy, kisiel liczył lat 36 i już wtedy wyglądał jak hydraulik na emeryturze, który dopiero co przespał się we własnym palcie na dworcu w Koluszkach. Po czym przez 34 lata wyglądał tak samo. Wszyscy, którzy go znają, wiedzą, że kisiel nigdy nie zmienił wyglądu ani przekonań ideowych. Od czasu do czasu zdarza mu się zmienić punkt widzenia, lecz to nie ma nic wspólnego ze stałością zasad. Na przykład zawsze, odwiecznie i ze stałością sił natury smakuje mu śledź w oliwie, fasolka po bretońsku i bewsztyk z cebulką. Zaś żaden terror fizyczny czy obyczajowy nie zmusiłby go do jedzenia tych rytualnie uświęconych dań inaczej niż własnymi palcami. Jeśli to nie jest siła ducha triumfująca nad despotyzmem przymusów i przemocy, to ja nie wiem, co jest. Zgodnie z takimi założeniami, jako zapalony kibic, kisiel zawsze przepadał za zmaganiami na długich dystansach. Żywił nawet pewne ambicje w tym względzie. Kusociński, Chromik, to były ideały. Oczywiście kisiel nigdy nie stanowił dla nich zagrożenia na bieżni. Natomiast patrząc na jego życie z perspektywy dzisiejszego jubileuszu, nie możemy pominąć waloru kisiela jako długodystansowca, przynajmniej w sensie przenośnym. Tyle spośród jego przeciwników i prześladowców już nie istnieje. Rozpłynęli się bez śladu w niebycie, zaś kisiel biega i biega, dysząc ciężko, lecz skutecznie, tak, że wszyscy go słyszą. Ktoś może spytać, dlaczego? Dlaczego dziś zajmujemy się tak wyczerpująco i obficie Stefanem Kisielewskim, z zawodu muzykiem i dziennikarzem, z upodobania powieściopisarzem i politykiem, z zamiłowania wiernym bywalcem krakowskich i warszawskich restauracji? Moja odpowiedź jest krótka i prosta, albowiem jest on jednym z najwybitniejszych Polaków swego pokolenia, a także całej połaci polskiej historii, która rozciąga się pomiędzy rokiem 1945 a dniem dzisiejszym. On, jak mało kto, określił płat naszych dziejów i zdefiniował go w formie niezwykłej w tradycji kultury polskiej, a także rzadkiej w innych kulturach narodowych. On w większym stopniu niż ktokolwiek z jego współczesnych wpłynął na kształtowanie w warunkach powojennych wzorów myślowych trzech generacji: swojej własnej, mojej oraz tej, która teraz usiłuje ulepić nową polską rzeczywistość. Przez ostatnie 34 lata kisiel uczył myśleć tych, co go czytali. Filozofia i wiara, wierność moralnym pryncypiom i miłość prawidłowego rozumowania, zwana także zdrowym rozsądkiem, zeszły się w jeden, jedyny i niepowtarzalny styl intelektualny Kisiela. Jest on filozofem wyjaśniającym strukturę naszych realiów, zarówno obiektywnych, jak i subiektywnych. To też nie ma znaczenia, w jakim systemie odniesienia przekazuje on nam swoje mędrkowanie. Kisiel nie uprawia filozofii, lecz filozofuje. Jego dywagacje są w symbiozie z dowolnością formy, co czyni go nie tylko wspaniałym homme de lettres, lecz zadziwiającym popularyzatorem treści zawiłych, trudnych i nie do strawienia w interpretacji niekończących się mas zawodowców od epistemologii, speców od socjologii i historii kultury, literatury i procesów cywilizacyjnych. Nie on pierwszy uczynił ironię i dowcip najgroźniejszą bronią w dziedzinie filozofii politycznej. Byli przed nim Voltaire i Swift, dr Samuel Johnson i Mark Twain. W polskim dorobku kulturowym jako jedynych antenatów Kisiela widzę tylko biskupa Krasickiego
i dużo później być może Nowaczyńskiego i Słonimskiego. Aczkolwiek dwaj ostatni nie dorównują Kisielowi w jego nieodpartej komunikatywności z umysłami każdego rzędu.